Kulwikowskiego, który pochodzi z parafii Klukowa Huta, który już tu nieraz bywał i głosił Słowo Boże dzisiaj też na wieczornej mszy, jak i rannej. Powie nam kilka tutaj tych dowcipów takich kaszubskich, które mają nas trochę rozweselić, bo niektórzy najedzą się i będą chcieli uciekać. A tu jeszcze zaczyna się dopiero część ho, ho, ho i daleko jeszcze do przodu jeszcze jest, zanim to się wszystko tego. A potem będą jeszcze tańce też również i losy. Dlatego teraz wręczam ten mikrofon tutaj naszemu dostojnemu gościowi, księdzu Zbigniewowi. Kłaniam się wszystkim nisko. Dla jakiej agencji pan filmuje? Czarna Woda TV. Czarna Woda TV, dobrze. Ale żeby to nie poszło na telewizję Polszmat, ani na telewizję TVN. Nie ma szansy. Dobrze. Kochani, ja teraz trochę w innej roli wystąpię, aniżeli występowałem w kościele. Tam ze Słowem Bożym, a tutaj tak trochę innym słowem. Ale to też trzeba nam dla ducha, nie tylko dla ciała, chleba ze smalcem. Ja już zjadę chyba 5 kawałków, dlatego popatrzcie, jak ja wyglądam. No niestety lubię chleb ze smalcem. Co potem będzie z moją cukrzycą, nie wiem. Ja już wziąłem sobie więcej jednostek, dzisiaj wstrzyknąłem, aniżeli zawsze. Moi kochani, ja powiem trochę po kaszubsku. Proszę państwa, czy wolicie po kaszubsku, czy po polsku? Kto jest, żebym powiedział, może nie wszystkie po polsku, ale część bym chciał po kaszubsku. Chce ta was, żebym gedył po kaszubsku, czy nie chce ta? Chce ta? Dobrze. Ale pierwszy będzie po polsku. Z tym, że na was wszystkich nie powiem, będzie przerwa. A potem ja wystąpię, mam jeszcze jeden bardzo fajny numer, ale ten zostawiam na później. A teraz tak dla gwoli wstępu. W pewnym kościele ksiądz proboszcz postanowił malować sufit, a był kościół wysoki, gotycki, więc prowadził malarza. Malarz od rana stawiał rusztowania wysokie pod sam sufit. No i zaczął malować. Proboszcz zjadł obiad. Mówi do gosposi, no ja muszę iść zobaczyć, jak tam ten nasz malarz maluje. Wchodzi do kościoła, rusztowania wysoko, proboszcz pod rusztowania, malarz u góry stojący nie zauważył na dole pod rusztowaniami proboszcza. A proboszcz stoi zdębiał, bo słyszał, jak malarz malował w takt pewnej piosenki, a malował w kościele. Wziął pędzel i tak, brunetki, blondynki, a wszystkie wasz dziewczynki całować chcę. Proboszcz na dole zgorszony, panie, panie, co pan za piosenki śpiewa? Toż to jest kościół, czy pan zgłupiał? Toż to w domu kultury, albo w domu rolnika może pan takie bezecne piosenki śpiewać, a nie tu w kościele. Czy pan nie zna żadnej religijnej piosenki? Znam, księże proboszczu, już śpiewam. Kto się w łopie odda panu swemu. Panie, panie, w takim tempie pan mi przez cały rok tego kościoła nie maluje. Niech pan śpiewa to, co pan przed chwilą śpiewał i w takty piosenki dalej maluje. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. I pomalował w ciągu 3 dni. Dziękuję. Spotkało się 2 starców. Oni mieli już po 80 parę lat. I jeden do drugiego mówi, to później. Słyszałem, pamiętam, żeś ty miał 2 synów. Jak się im powodzi? A wiesz, ten stary się
ożenił, a temu młodszemu idzie bardzo dobrze. Bo się nie ożenił. Temu szło mu bardzo dobrze. Jest sezon zbierania grzyb. Ale to powiem po kaszubsku. Tydur i Tuna, Teodor i Antoni, Tydur i Tuna szle na grzebę. Pod pecho sobie w zole dwa wieldzi bylewny kłesie. I szle do lasa zbierać grzebę. Tydur sopity Tunę. Tuna, zneszte so na grzebach? Nijak so nie znum. A ta Tydur jest o tyś nie znum. No te wiesz to co, bo co mnie zbierele, wsześci grzebę, ja ci soma pod nogu nawinu. Dobre, i zbierele wsześci grzebę, ja ci oni pod drogu na płetkele. I pakuju do kłesia. Miele ful kłesie tych grzebów. Przeszle do dum. A jeszcze Tydur mówi, wiesz te co? Bo co nie znam, ale moja białka Klara co znaje na grzebach. Moje wszeście wasepiemy w kuchni na stół, a ona je wtedy przebierze. Te lachy trojące ona wawali, a te dobry ona znowu zrobi myltych. No i przeniesle do dum, wasepele na stół, ma ty zernoga, jestawa chłopy łegłapiały, tali grzebów. Coś te Klara z nie wyściekiś. Ty doch ma zbierele w sześciu od strony, ja ci bołę. To musisz się przebrać, bo to na pewno mamy ja ci wtryniony tracezno, ja ci muchłem łenem. No i poprawdzę, Klara je w sześci przezortowa, te trejucy wawalała, trzecy dzyn boła lachych. Chłopi, pojta so tu, pojta mnie tyle płemec je łemac i płesekac. Chłopi przeszle pekrojele, ona wstawia na patelniu, na szmelty śpieku wypiekła. Chłopie, polesa to grzeby są i fertych. Tak ona pecela to na trzecyle, dle se parzynko, a dla chłopów tak wielgu grapa na talerzy. Ale Tydur mówi, wiecie co, Klarkwe, ja tak nie jem zicher na ce. Kto wiecie, to nie myśl, to miacik wtryniony muchomora. Wiecie co, my do nieprzedzoni są my tacy mały płercy od burekwe wydobyte. Niech le on na pierwy kazji, a jeśli on przeżyje za trzećwierce głedzne, nie zdechnie, wtedy to resztę ma z nim krepkły, mówi do syna krepkły, pole so tu zonie z burek lewi do bójde. Burek zjed i on mówi do knepa, synku, pole to idźle do bójde, wyzdrzycie ten burek jej zdechły, czy on jeszcze żyje. On się do bójde wzyry, a ten pies, a ta mebliżalia, tak, a tym łegu na mnie tak podniesony, zakrącony, margył. Tatku, on me wszystko zjadły, on to mebliżaj, on by chciał jeszcze. Nie wiocy moi nie dumę. No, Klara, wesle te grzebę, podgrzy parzynko, a te my to zjemy. Tak Klara jeszcze raz powiedziała, jodny mój talerz, drodzi mój talerz, sobie parzynko, no, te oni są w zole i jedzu. Miele kwernysa, jedny głę są w apile, drodzi głę, piąty głę, wszystko zjedle, talerze walizele. No, tery ma jestme najadły na trzy dni. Wele za półgłedzne, knep wnakły do kuchni i mówi, tatku, nieszczęście zostało, coś je luz, tatku, byrek jest zdechły. Maryja, Józef, Święty, jedogedu, że te Klara miała wtrynioni, a ci głębu chomora, ma ty zernoga, ty durkwe, idziemy bójter, musimy to wszystko wyżegać, myśmy sobie jeszcze uratajemy, szle bójten. Szastkę wamiotowele, tak się otrzymił za końc budynka, taci blady, sany i to oni sedle, co kwerny sa znewu jedny głowa pile drodzi głę, knepku pele soty, pewicle,
noma, miał ten byrek ciążku śmierć, bo to wielki ból jest okole tego. On wierowił, jak on zdachył. Nie tatkwy, to był moment. Wele jechał ten Petry Kłysów tym trekrem i on ten byrek wnakł pod to tylny wielki kłeło, przejechał byreka i to był moment i był byrekły.